Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boluś, a ja po dawno długiej przerwie, tak bardzo dawno, witam was z FIFA 16, oczywiście z Mister Adamu 15. Cześć. Jak to przystało na FIFA, nie mogliśmy tak wielkiego wydarzenia ominąć, czyli Polska-Portugalia, ćwierćfinał, drodzy państwo, i jak to tam widziałem memy, jak jest się prawdziwym Polakiem w 100%, nigdy ćwiartki się nie zostawi pustej, także mam nadzieję też, że ćwiartki nie zostajemy i wyjdziemy dalej. Na półfinał, peszka jak nic wyjdzie. Ja w tym roku po prostu wierzę, że nasi dadzą radę. Dadzą radę i dojdziemy, no może nie do finału, ale półfinał jeszcze spokojnie powinniśmy zagrać. Ale mamy naprawdę tego farta. Kurwa, kapustka palony. Zajebiście pułapka offside'owa. Aj. Ogólnie to troszkę dzisiaj nie będę tak za dużo gadał, też przepraszam za małą aktywność, ale po tym wyrwaniu zębów to jest jakaś po prostu masakra. Pogadać trochę to sprawia, jednak nie sprawia to za dużego komfortu, ale w dodatku też strasznie mnie wszystko boli. I trzeba jednak poczekać, ale za parę dni wrócimy z aktywnością. Będą już mapki, będzie pełno niespodzianek. Ale piękne zagranie tutaj do Lewandowskiego. Lewandowski co zrobi? Ja liczę, że gdyby nie euro, to byś Oleg nie miał filmu w ogóle prawie, że. Tak. Powiem wam, że no ta FIFA szybko mogę nagrać FIFA. I jeszcze tam wiecie, jak cały dzień nie nagrywam, to jakoś się przygotuję do wieczora, żeby troszeczkę chociaż z wami pogadać. Ale mam nadzieję, że jakoś ta FIFA chociaż będzie teraz, no już na pewno następnym odcinkiem na kanale to nie będzie FIFA, już mam nadzieję, że farming się pojawi Borusiowo na dniach. Oj, tutaj trzeba będzie uważać. Jeszcze. Ale no co, no nie gadamy dzisiaj o niczym innym. Porozmawiajmy. O Jezu. Szkoda. Header. Szkoda, header. Nie wiem co zrobił. Nie wiem co zrobił Fabiański, ale przejdźmy do FIFA. Ale mnie strasznie prosty, dowoli. Prosty, łatwy strzał. No. Można tak powiedzieć łatwo, ale z poprzedniego meczu Polski ze Szwajcarią, no kurde, mega emocje. Zawału prawie, żem dostał, łzy w oczach oczywiście na końcówkę, ale to co nasi pewnie wykonali rzuty karne i to co zrobił nam Fabian, nie zresztą wszyscy, każdy dołożył cegiełkę do tej wygranej i ta wygrana bardziej nam się należała bynajmniej. Szkoda, że no znów Milik. O ludzie. Może tutaj myślałem, że Fabiański to łapie, ale niestety. Niestety Glik dobrze zareagował. Dążymy, brawo. Ale trochę lagi weźmy, dziwne. Dawno. Ojej. Serialnie, nic nie prawie, że ojej. Co on zrobił? Dobrze. Czemu on strzelił? Nie, to jest pewnie wina tych lagów, ale naprawdę ja to mam takie ściny, że masakra, jakby coś na necie się działo. Ale nie, u mnie na pewno nie, bo Klaudii właśnie ja do tego wiesz. Może u ciebie. Dlatego ja wiesz, a ty masz w ogóle lagi czy nie? Od czasu do czasu takie lekkie ścinki. O kurde, czemu nikt nie podbiega? Ja podaję tylko, żeby po prostu nic nie robić więcej, bo przecież z tego akcji on. I tak ogólnie wracając do meczu, żeby nam znów lagi tego nie popsuły wszystkiego. Brawo, Arkadiusz Milik. Puściło, no bo przecież Bolek leci do mnie na brak. Ojej. Także powracając do tego meczu, no naprawdę, co tam się działo, to masakra, ale... Cieszę się. O Jezu, kapustka. No fajne teraz, emocje były naprawdę. Cieszę się, że teraz możemy zagrać troszkę innym ustawieniem. Będzie to trochę bardziej ofensywne, a mianowicie obstawiam, że Nawałka wyjdzie teraz z jednym środkowym ofensywnym i jednym środkowym defensywnym pomocnikiem. Mówię tutaj oczywiście o Krychowiaku z tyłu i o Kapustce z przodu. Kurwa żal. Przyzwyczajenia z PS-ami weszły. No ja pierdzielę, co jest, a tu Kapustka. Nie ma co się też wymagać z takiego strzału z daleka. Powiem wam, że z PS-a trochę się przyzwyczaiłem, ogólnie na dnie pojawi się PS. Ja to samo, odbiorę piłki z PS-a i... Ja cię kręcę. Także na dniach zagramy sobie na pewno te mecze dalsze, ćwierćfinałowe, w których też pojawia się pewna niespodzianka, no bo wejście Islandii do ćwierćfinału to jest nie lada wyczyn, no, to jest, jak na taki kraj. To jest miazga. Myślę, że bardziej chyba... niespodziewane niż to, że Polska przeszła. No chyba raczej mi się wydaje, że tak, ale eksperci mówili, ja czułem, że to będzie taki czarny koń. I jednak się nie mylili. Byłem ekspertem, jak to Polek powiedział. Tak, także naprawdę... Ale pięknie zagra mu. O ja! Gol. Nie wiesz, zrobił ich Patricio. Wyczaił wszystko. Mam nadzieję, że jutro Robert ci odblokuje, bo tego, to by się przydało naprawdę. No nie bo... wiem, ostatnio chciałem, żeby się ze Szwajcarią pokazał klasę, naprawdę. No on ciągle jest niewidoczny, on tak nie stoi jakby w swoim miejscu i no to mnie właśnie obawia. Nie może stać na tym swoim miejscu, o kur. A. Kogo mamy? Glikanium Pazdanum.
jak to się mówi? Header, kurwa, i jeszcze szansa. Glikanie kwadraną mamy, a mam nadzieję, że, że jeszcze uda się naszym, tam nie wiem, komu, ekspertom, kurwa, wszystkim lekarzom na świecie odgryć Milikanium, Trafianium, żeby to wreszcie się odblokowało i wreszcie ten chłopak zdobył te bramki, bo to jest masakra. Nie wiem, czy jakiś piłkarz z innej reprezentacji miał tyle, kurwa, sytuacji, co nasz napastnik. I niewykorzystany. Niewykorzystanych oczywiście. I teraz podanie do Milika. No i niestety ta piłka nie dochodzi. I znów nie Milika, no nie strzelaniu. No ale dobrze, że chociaż mamy Kubę, o którym już też wcześniej mówiłem, że gdyby nie... No jeszcze jakby Kuba strzelił z Portugalią, to fajnie jest by było, byśmy mieli króla strzelców, jak, znaczy no jednego no, z królów strzelców, bo jest przecież ten. No ale wiesz, potem jeszcze Morata ma szansę. No tak, jak Morata? Gdzie Morata? Morata jest teraz, no, Morata ale co z tego, przecież nie gra już. O no tak, bo to... Przecież już Hiszpanii odpali oczywiście, to był naprawdę mecz. Sorry, porąbało mi się. Oglądało. Wszystkie mecze, prawda, ja oglądałem, także teraz te trzy dni, tak powiem wam, te wyrwanie zębów, to wszystko, nie było tych meczy, to tak większość dnia się przeleżało, troszkę popracowałem nad mapami, ale gol. O Jezu, słupek, serio, kiedyś tak. I oby tak trafiali. O Jezu. Ogólnie oglądałem konferencje prasowe, Nani nie wiedział, co się wypowiadać o naszych zawodnikach nawet, tak widać, że w tej drużynie jest pełne zakłopotanie. I ogólnie ta drużyna jest fartem, tam ktoś widziałem w komentarzach i tam cisnął, że Portugalia to tylko Ronaldo, ale jak nie mówmy, bo kiedyś no Portugalia była dobrą drużyną, ale w tym roku to ta nonszalancja, która się wkradła w tą drużynę, wzięła całość. Bo jak sami widzieliście, przecież to ten mecz z Węgrami, dobrze sobie jest zobaczyć, jak tracili te bramki, te niepodbieganie do zawodnika, który mógł sobie wyprowadzić tą piłkę, gdzie tylko chciał, to wszystko sprawiało, że tracili tak głupio te bramki i dlatego tak ciężko sobie zajęli, ledwo wypracowali to miejsce do wyjścia w tym. Cedric, Jezu. Bardzo prosto. Serio, Lewandowski, nie widzę go coś, już bardziej go widzę w tym. Dobra, tutaj mam nadzieję, że Turbo Grosika zaraz wykorzystamy. I Lewandowskiego. Lewandowski wreszcie huknął tą bramkę, bo już ciężko się mi też rozmawia i ciężko tak ten walczyć o ten wynik, ale dajemy radę. Także powracamy daję jeszcze radę. Radę, chłopak, do meczu ze Szwajcarią. No kurczę, powiem wam, że Polska jak nie traciła bramek, to nie traciła, ale jak straciła już tę bramkę, to straciliśmy, można powiedzieć, że bramkę euro, bo nie wiem, czy ktoś strzeli lepszą. Można tak powiedzieć, bo wątpię, że już teraz w finałach... Chciałbym, żeby ktoś strzelił lepszą. Nie, ja nie chciałbym, wiesz dlaczego? Nie, ja bym nie chciał, bo to pokazuje, że no takiej bramki nie obroniliśmy. I to nie jest, wiesz, wina nasza, bo po prostu ta piłka była uderzona perfekcyjnie. To jest gol życia Shaqiriego, nie wiem, czy uda mu się jeszcze w jego karierze zdobyć taką bramkę lub lepszą, ale to jest naprawdę masakra, to co on zrobił, to jest idealny. I jest strzał jeden na milion, tak się trafia. To, że jego ma dobre warunki fizyczne, oczywiście Pazdanum, rozwala mi najbardziej wszystkie tam zakłady fizjerskie, no i wszystkie, bo te tam, wiecie, takie nie bardziej profesjonalne, ale te bardziej profesjonalne porobiły sobie za free obcinanie na Pazdana. Serio? Niektórzy już nie widziałeś tego? Ale co? O Pazdanie to ja wiem, ale myślałem, że jeden Dani znajomy, już, znajomy ode mnie już jeden skorzystał z tego, także pozdrawiam. Nie wiem, widziałem ostatnio dzisiaj mema, jak pokazali ten wszystkie... O kurwa. Ale błąd teraz popełnił. Header, o Jezus, bardzo. I Pazdanum. Co jeszcze zrobił, co nabił, co robi ten chłopak, to jest jakaś masakra. Pazdinho, Pazdinho, tak, to jest brazylijski najlepszy obrońca. To jest najlepszy obrońca na Euro. Pazdan to będzie, kurde, takim hardcorem. Ale najlepsze są memy, gdy tam na przykład kto oknie kryje, tam Ronaldo się powiada Pazdan, no i ten płacz, kurwa, Ronaldo. Nie ma się co dziwić. Czy nie, memy rządzą w Euro, chyba jeszcze bardziej niż wszystkie bramki zdobyte. Ale, chyba nabicie. Nawet do tego nie dojdzie, drodzy państwo. A jak długo, że w Polsce będą działy się takie rzeczy, że Polska tak dobrze gra? Jedynie co, no to moim zdaniem zbankrutuje MediaMarkt, bo to już jest raczej pewne. Jeżeli on oddaje pieniądze, bo było, że Polska, jeżeli dojdzie do półfinału, to jeżeli ktoś kupował coś w ostatnim miesiącu, to oddają pieniądze. Także pozdrawiam bardzo serdecznie MediaMarkt, że nie wierzyli w Polaków i w takie bagno się wplątali. Ale szczerze, pomyślmy sobie, że naprawdę teraz... A miałem taki fajny sklep MediaMarkt, Media Expert, przepraszam, bo ja powiedziałem, ja MediaMarkt powiedziałem, tak? Media Expert chodziło. Nie, MediaMarkt to było. A to są, nie, Media Expert. Nie, MediaMarkt jest coś takiego.
Myślałem, że media ekspert. Nie, nie martwcie, bo ja u siebie też to miałem, też było to samo. No może. Że chyba za mnie, za minimum, jeżeli zrobisz za minimum 500 zł chyba. No tak, no. Ten, zakupy to wtedy... Ludzie telewizory kupowali, na Bolobo kupowali telewizory, widać było, oglądalność wzrosła. I długa piłka na turbo no, każdy chciał mieć ten telewizor, żeby mieć co oglądać i czekać do półfinału. Tak, tylko nie było co oglądać, bo trzeba było jeszcze dokupić do tego pakiet za 80 zł. Takie no, rzeczy. Polskie mecze mieliśmy za darmo. Jebać Polsat. Powiem tyle, no, ale te polskie, te inne też mecze. Ale wiesz, ale szczerze, lepsze to, że chociaż oni coś mieli, nie wiesz. O Jezu, Turbo Grosik, co tu chciał turbo porobić? Co szczerze, chciał ja porobić? Tak myślę nad jutrzejszym, znaczy nad dzisiejszym, bo to będzie już czwartek wydane, że ten mecz będzie o wiele inny niż będzie te poprzednie i myślę, że to na pewno nie skończy się żadną dogrywką, żadnymi karnymi. To będzie szybki mecz. Tak, szybki i mecz. Nie wiem czemu. Wszędzie to 2-1 jest. Nie wiem czemu, ale wyczuwam, że trochę tych bramek się nastrzela. Bo nadal będą błędy, Polacy mogą wykorzystywać, tylko tak. Nie wiadomo, czy to będą nasze wydaje, tylko bramki. To są błędy straszne. Po Pazdaniu będzie nadal? Czy... Będą, jeżeli pokryją Ronaldo i on będzie wyłączony od piłek, na nim nie ma jakiegoś zajebistego. Nie, właśnie to jest najlepsze, że jeżeli tylko Ronaldo nie dojdzie no do piłki. No jeżeli pokryje go Pazda, to dostać. Jest młodość, to jest takie no to jest jeszcze Barcelona. Nie grał jeszcze nigdy przeciwko takim graczom. Ojej, jakie lagi. Co tu zgram? Zgram, ale nie tu. Ja pierdolę. Powiem ci, wychodzi mi to zgrywanie dość fajnie, ale no nie zawsze jest do kogo dograć. Header, kurwa. Jeden header, drugi, ale to co Włosi zrobili, pokazali znów klasę, kurwa, tak mi się podobał ten mecz. To ta zimna kurwa, jak to się mówi, zimna krew, nie? Zimna decyzja, zimna mówi? Wojna. Nie, kurwa, tam pierdoli krzychu. To jak oni potrafili się, kurde, zachować w tych sytuacjach, to jest masakra jakaś. Konsekwentnie grali tą piłką. Trójka obrońców, jeszcze nikt na Euro nie grał, no, tak? Pazdanium, kurwa mać. Blik to Barce... był akurat, nie chwal Pazdana, bo to był Blik. Kurwa, myślałem, nie, że to był tylko Pazdanium. No, łysy, prawie że. Nie, no bo tam był blondyn. A widziałem całą reprezentację łysą, nie? Ja pierdziele. O Jezu, co to za jakieś te... Ja to się wystraszył i piłkę, że mi się źle podał, także... Tutaj Kederów Pazdanium. Także no co, ja wierzę, jutro to będą takie kibicowe, jeżeli ja nie wiem, drogi to będą pozamykane chyba. I turbo! Turbo, wiedziałem, że dawaliś turbo. To było pewne, że dawaliś turbo. No, żeś kurwa ściągał. Moją taktykę, żeś całą ten. Trzeba by się jakieś zmiany porobić, bo... Moi chyba zawału dostają oprócz och. O, ja pierdolę się. Ale czuję, że moja gra ostatnio jakoś tak inaczej wychodzi. Nie wiem, czy to dzięki temu, że jest to euro. Weź zmiany. No nie mogę, to twoja piłka. Aha, dobra, wiem gdzie, już to robię. No weź żeś przewin krzywów, dobra. Nie mogę, to się sam. O Jezu, pomarł, o Jezu, co tu się dzieje? No co, Zielińskiemu damy szansę. Dostanie też szansę oczywiście Peszko, bo to jest taka, jak to powiedział, on dostaje zadania, które bardzo dobrze wykonuje, wypowiadał się oczywiście nasz zajebisty selekcjoner, którego chyba Polska lepszego nie miała od kilkunastu lat, bo naprawdę to co robi, te zmiany, to wszystko, no to widać, że ma wszystko w głowie. Zobaczcie, nie zrobił tych zmian za wcześnie, czuł to jakby była ta dogrywka, oni widzieliście sami, wrzucili kurde od razu trzech napastników, grali pięcioma chyba aż ofensywnymi zawodnikami, tak poszli naprawdę full. Dużo. Full poszli jak tylko mogli. Ale zobacz, to pokazuje jak Szwajcaria bała się, że Polska może ich powamać. No bo jeżeli na ofensywę, to znaczy, że się boją. O Jezu, czemu on tu nie wybiegł? Mój tak pobiegł szybko, że aż... O Jezu, bardzo jest to tu? Zieliński, on dopiero wszedł nierozgrzany, to nie ma co tam się dziwić. Tak, głowę chciał rozgrzać, ale ja obstawiam, że jutro no, zagramy tak jak zagramy. Chciałbym, żeby wreszcie Milika zaczęli kryć, bo nie wiem, ma dużo sytuacji i coś w tym stylu. Kurwa, trochę źle zagrana. Ale właśnie nie kryją Milika. Mi się wydaje, że kurde, bo widzą, że nie wykorzystuje i to jest to. Ale Lewandowskiego będą kryli, bo wie, że jak nadarzy mu się jakaś dobra sytuacja, to on będzie potrafił wykorzystać. Brawo tutaj. No, Peszko. Zero, kurwa, respektu dla tego. O Boże. Ale to co robił Szczęsny. To jest... No i nie mogłem się już rozbiec. Już nie ma sił Lewandowski. Tutaj jest tylko taka... Będzie bardziej można klepiać. Kurna, Glik cię uratował znowu. Kurna, co tak kurwa, weź mnie nie wkurwia krzyku, bo tu takie... No mnie to deprymuje, to co ja mogę tu dużo mówić. Ale nie wiem, skąd... Co ja mogę powiedzieć? Poradzić.
widzę SMS-y naraz, ktoś wysyłał. O Boże, jaki błąd. Dobrze, dobrze, wybij, wybij. Brawa Lewandowski, ale chciałbym, żeby chociaż taką bramką nawet i się przełamał. Ja coś czuję, że gdyby lewy się przełamał, odpaliłby się. Odpaliłby się i na pewno by inna gra lewego ale było. Ale widać, że błąd. Tu powinien wybić Cedric. Ale ważne, żeby strzelali, już nieważne kto. Dla niego, tak jak powiedział, że najbardziej cierpi w drużynie Lewandowski. Ale na Wałkę cieszy to, że jeszcze się nie buntuje i że cieszy się tym dobrem drużyny, że mimo wszystko robi to dla drużyny i mam nadzieję, że Polacy to docenią. Zobacz, dwie bramki dzisiaj. Pełno hejterów, bo Jezu, nic Lewandowski nie robi, najlepszy napastnik na Euro, a nic nie robi, tak? No to, kurczę, on robi to wszystko dla drużyny, można powiedzieć. Oj, troszkę dziwne zagranie. Szkoda, że nie uda się mu dobiec do tego. No i jak, no i patrz, tu będzie 2-1. Chciałbym, żeby tu mi zostało 2-1 i żeby się tak skończył mecz, bo tak czuję, że tak będzie. Nie wiem czemu, ale wszystkie znaki nie, na niebie. Nie, ja wyczuwam, że albo będzie tylko jedno skromne 1-0, albo nie. Będzie naprawdę pogrom taki totalny. Ale tu będą musieli ryzykować. Będzie, będą miliony bramek. Nie wierzę, no, no dobrze. A jeśli powracają do... A nie, to zresztą. Będziemy sobie teraz nagrywali tego PS-a. Ja już was serdecznie zapraszam, bo naprawdę fajnie się gra. Klimat Euro jest, bo jest to wszystko z Euro. O Jezu. O Jezu. Myślałem, że będzie błąd jak poprzednim. Także ja zapraszam na PS-a, tam porozmawiamy sobie o innych meczach, bo... Proszę, nie strzelaj. Kurwa, to jest chujowe. Nie wiem czemu to się tak... Wiesz po czym to jest? Po wybiciu najczęściej. Wawrzyniak uratował cię. O, poczekaj, bo Peszko. Czemu miałeś podać pokojną piłkę do... A się chciał zabrać z tym? Szansa. Nic się nie dowiedzę. No dobra. To ma świnia na ogonie. Pas danum. Jeszcze raz. Co, ja już nie mogę się doczekać, po prostu jutro to będą takie emocje, że ja nie wiem, od rana to nic nie będę robił, mapy sobie tylko porobię i wieczór to... Nie. Ja nie rozumiem nie tego, ale pod koniec była akcja. Ale nie boli takie mecze. Ogólnie poopowiadamy się, co się u mnie działo ostatnio ze zdrówkiem, ze wszystkim, bo jest troszkę do opowiadania, co się dzieje z mapkami, bo jest chuj wielka niespodzianka, będziecie mieli niedługo dwa bolusiowa. Także film informacyjny nagrał. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, przepraszam, że FIFA, mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Także co, no kibicujemy jutro naszym i jak się kurwa uda, jak piszą historię dalej. Bo wiem, 3-0 że jest ta Portugalia, jedziemy jest ta Portugalia do załatwienia. Krzyjmy pierwszy bramkę, wierzę, że to dużo nas podbuduje, bo my nie goniliśmy jeszcze wyniku na Euro i jech tak kurde zostanie. Ja wam dziękuję za uwagę, 2-1, na razie trzymajcie się, cześć. Cześć.